Me truskawki już dojrzały. Zbiorę dzisiaj koszyk cały. O, a co to takiego? Portal do świata innego. Widzę tutaj coś pysznego. Co tu jeszcze masz dobrego? Teraz cicho na paluszkach. Przejdę obok jego łóżka. Wezmę sobie trochę tych słodyczy. Pewnie nawet ich nie liczy. Dobrze, że tak mocno śpi. O nie! Babeczka spadła mi! O nie! Miś obudził się! Wracaj, i tak złapiecie! Bardzo szybko uciekałam, ale kamień napotkałam! Śmiesz wchodzić do domu mego? O, a co to czerwonego? Mogę ci nazbierać wiele! Chętnie się z tobą podzielę! Hop, truskawki do koszyka! Z krzaka szybko każda znika! Proszę, wszystkie są dla ciebie! Ja przyniosę coś od siebie! Tylko koszyk tu odstawię i jej niespodziankę sprawię! Te cukierki i lizaki, lody mają różne smaki! Wszystko to jej posmakuje! Ojej, bardzo ci dziękuję! Najpierw wodą podlewamy i magiczne drzewo mamy. Kwiat owocem wnet się stanie, będzie z niego pyszne danie. Zaraz chętnie zjem całego. Nigdy nie jedz niemytego. Szybko w wodzie wyszoruje. Ha! Smoka dzisiaj upoluję. Pyszny owoc tutaj mam. Podejdź, to ci więcej dam. To wygląda znakomicie. Zjem i mama skończy mycie. Łatwo było złapać cię. Teraz z tobą najem się. Coś się dzieje w moim brzuchu. Jadłeś brudne danie, łakomczuchu. Czuję, jak mnie pali w gardle. Jeść mi się dziś nie chce nagle. Mamo, brzuszek boli mnie. Przecież ostrzegałam cię. Obiecuję się już słuchać. Wypij jogurt na ból brzucha. Już nie będzie palić cię. Wreszcie mogę najeść się. Jeszcze twoje ręce brudne są. Sio, zarazki, zmykać stąd. Mydłem ręce wyczyściłem. Dużo się dziś nauczyłem. Mam rękawicę Thanosa. Z nią każdemu przytrę nosa. La, la, la. Taki ciepły dzień dziś mamy. Szybko kamień przesuwamy. Piękny motyl, aż nie wierzę. To przez ciebie teraz leżę. Zaraz tego pożałujesz. Jak się w pętli czasu czujesz? W tył i w przód jest przewijany. Zaraz będziesz pokonany. Jest szybki, co się dzieje? No i kto się teraz śmieje? Przyznaj, pokonałem cię. Ha, ha. I nic nie możesz zrobić, lwie. Witaj, mrówko, pomysł mam. Nie martw się, nie jesteś sam. Kamienie nieskończoności. Weźmiemy wszystkie dla pewności. Pewnie jesz by z tych kamieni. Szybko swoje zdanie zmieni. Zaraz, czemu to nie działa? Na mnie też by pasowała. Teraz będziesz miał nauczkę. Wykorzystałem twoją sztuczkę. Skoro źle ci w naszym świecie, posiedź na innej planecie. Co w tej piramidzie mamy? Może trochę pozwiedzamy? Witaj w środku, młody lwie. Jak ta maska błyszczy się. Lepiej nie dotykaj tego. Co się może zdarzyć złego? O nie! Maska ożyła! Klątwa z maski lwa zmieniła! Ho, ho! Nikt mnie nie zatrzyma! Czy ktoś skarby tutaj trzyma? Te klejnoty będą moje! Z nimi moce swe podwoję! Trochę złota niczym czary! Zaraz zwiększy me rozmiary! Nikt mnie teraz nie zatrzyma! Każdy moją moc poczuje, tędy nikt nie przelatuje. Skarbem tym pomogę wam, zaraz z miasta wyjdzie sam. O, widzę coś do jedzenia, zrobię przerwę od niszczenia. Nie
jest już blisko piramidy. To ostatni, czy mam z widy? Wdychaj ten magiczny pył. Pora, żebyś się stąd zmył. Maski trzeba pozbyć się. Wie, wreszcie uwolnię cię. Klątwy teraz unikniemy. Maskę na klucz zamkniemy. Na pianinie bym pograła, gdybym tylko takie miała. Pora spełnić jej marzenia. W sklepie muzycznym jest do kupienia. Szkoda, że takie duże. Pchać je trzeba trochę dłużej, ale siły mi brakuje. Jak ja je przetransportuję? Chyba biedny męczy się. Może pomóc, drogi lwie? Do skutera przywiążemy i je szybko przewieziemy. To jest super rozwiązanie. Już za chwilę dojeżdżamy. Ups, wyboje jakieś mamy. Ale będzie minę miała. Zaraz pewnie będzie grała. Tu przy ścianie ustawimy. Niespodziankę jej zrobimy. Czemu ono samo gra? To pianino ducha ma. Może lepiej oddać je. Czego tak boicie się? Sprawdzę, co to może być. Gdzie to ducha może kryć? Tylko gołąb chciał się stąd wydostać. Może tutaj z nami zostać. To jest prezent doskonały. Mogłabym tak grać dzień cały. Mały ork ma coś w planie. Dziś z kamyków budowanie. Co mu wyjdzie ciekawego? Nie da się budować z tego! Chyba pewien pomysł mamy. Zaraz czegoś poszukamy. Tunel szybko wykopiemy. Do budowy coś znajdziemy. Tutaj mamy różne skały. Te się również rozsypały. Trzeba znaleźć coś innego. Dzieje się coś niedobrego. Bateria się rozładowała. Panel słoneczny pod ziemią nie działa. Wykorzystam te kryształy. Będą promienie odbijały. Ułożę je do samego końca. Teraz czekamy na promienie słońca. Bateria pełna, więc ruszamy. Trochę głębiej poszukamy. Warstwa kryształów się tu znajduje. Z tego ork nic nie zbuduje. Jeszcze się nie poddajemy. Może piasku użyjemy? Sprawdzę, czy to się nadaje. Szybki test. Kształt zostaje. Do bagażnika dużo wrzucamy. Mamy wszystko, więc wracamy. Ucieszą się nawet jego rodzice. Zaraz zrobimy mu piaskownicę. Szybko piękny zamek buduje. Na brawa od nas zasługuje. Trochę ciszy mi potrzeba. O, a co to spada z nieba? Upadł blisko, wiem co zrobię. Do pokoju wezmę sobie. Spacer dzisiaj był udany. Meteoryt jest namagnesowany. Nagle nie ma grawitacji. Wieczór pełen jest atrakcji. Niech się tylko tata dowie. Jestem ciekaw, co mi powie. Magnes blisko, to lecimy. Może w podróż wyruszymy? Jak rakietę zbudujemy, na Księżycu wylądujemy. Wszystkie części tutaj dajcie. I o drzwiach też pamiętajcie. Dobrze, że narzędzia mam. Łatwo sobie radę dam. Rakieta jest gotowa. Czeka nas przygoda nowa. Zobacz, jakie wnętrze, młody lwie. Nie dotykaj, proszę cię. Do odlotu jeszcze tyle. Może zajrzę tam na chwilę. Ojej, co zrobiłem? Czy ja coś włączyłem? Tego dzisiaj nie było w planie. Na Księżycu lądowanie. Na dodatek głód już czuję. Coś przekąsić potrzebuję. Czy to jest krzak z kosmojagodami? Chyba nie jesteśmy tacy sami. O nie, uciec stąd nie mogę. Wreszcie pora ruszać w drogę. Gdzie rakieta się podziała? Dobrze, że mi stara została. Teraz jeszcze tylko zatankuję. Gdzie ten lew się znajduje? Nasza podróż się zaczyna. Pora uratować syna. Na Księżycu wylądował. Tylko gdzie się schował? Może będzie w tym kraterze? Klatka?
oczom swym nie wierzę. Musimy szybko stąd znikać. Użyję swojego palnika. Łapiemy go, bo nam ucieka. Szybko, bo rakieta czeka. Nie są mili, niestety. Użyjemy ich rakiety. Tej paliwa już brakuje. Lew nam szybko odlatuje. Uff, bezpiecznie na szczęście wróciliśmy. Lecz wspaniałą przygodę dziś mieliśmy. Ale to zabawne. Ściany tu są całkiem ładne. Polatam mu blisko ucha. Znów tu wpadła jakaś mucha. Siedzę sobie na ekranie. Czas na małe polowanie. Nie dosięgniesz mnie tu, lwie. Jeszcze nie zmęczyłeś się? Machaj sobie tutaj śmiało. Wiem, co działa znakomicie. Lew rozwieszę na suficie. Co to wisi tutaj wszędzie? Teraz trudniej latać będzie. To chyba nic nie dało. Trochę sprayu mi pozostało. Teraz będzie z tobą krucho. Żegnaj ty natrętna mucho. To podziała, mam nadzieję. Pokój wnet wypełnię sprayem. Sprawdzić już najwyższa pora. Czy nie ma tutaj tego stwora? No nie wierzę, nadal brzęczy. Ale mnie ta mucha męczy. Co się stało, drogi lwie? Muchy chciałem pozbyć się. Zostaw okno uchylone. Raz, dwa i już załatwione. Twoje rady są najlepsze. Napój siły, to kupuję. Jak super lew się poczuje. Chyba mi się wszystko śni. Dostarczone już pod drzwi? Ale szybko dojechało. Wypróbować mi zostało. Czuję mikstury działanie. Pora dziś na odkurzanie. Teraz będzie łatwiej, tak coś czuję. Synku, bardzo ci dziękuję. Trzeba dziś wymienić koło? Wciąż odpada. Niewesoło. Zaraz załatwimy sprawę. Powiedz, czym my cię karmimy? Zmienię koło bez problemu. Teraz pomogę komuś innemu. Kotku, gdzie ty się podziałeś? A mojego kota nie widziałeś? Pod traktorem się nie chowa. Pusta jest skrzynka pocztowa. Nie ma go pod ławką w parku. Kryje się w tym zakamarku. Bardzo dużo siły mam. Dom spróbuję podnieść sam. Już unosi trochę się. Chodź tu, kotku, proszę cię. Uff, odstawię domek nasz, skoro kota swego masz. Bardzo ci dziękuję, lwie. Dzień zakończył dobrze się.